kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na podsumowanie aż 2 milionów miesięcy, a w zasadzie nawet bym powiedziała, że 3, ponieważ w październiku chyba również nie było ulubieńców, więc dzisiaj siadam na spokojnie już tak poświątecznie. Usiadam, zgromadziłam te perełki, które mam przed sobą, coś to jest mnóstwo pielęgnacji, mnóstwo kolorówki. Kolorówki jest też dużo, zawsze Wam pokazuję 2-3 rzeczy, natomiast dzisiaj mam naprawdę sporo tych produktów. Oczywiście takie wielkie podsumowanie już po nowym roku się pojawi, ponieważ będzie kilka naprawdę takich perełek, które używałam na przestrzeni wszystkich 12 miesięcy, ale dzisiaj podsumowanie 3 ostatnich, także październik, listopad, grudzień, zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o makijaż, to wszystko będzie na bieżąco w ulubieńcach, więc będę Wam mówiła po kolei, co mam na buzi. Natomiast dużo, słuchajcie, wykorzystałam z kalendarza adwentowego Make Up Revolution, który Wam otwierałam pod koniec listopada. Muszę Wam powiedzieć, że dla samych tych produktów warto otworzyć wszystko naraz i naprawdę sobie testować. Dzisiaj mam na przykład puder brązujący, ma piękny kolor, w sensie mega twarzowy, taki ciepły, bardzo ładnie się z nim pracuje. Szminki w ogóle w tych kalendarzach są dobrej jakości, bo a tak, ani się nie rolują, są bardzo ładnie nawilżające i mają takie fajne, ciepłe kolory, także ja dzisiaj tego nudziaka sobie testuję. Kredkę do brwi również z kalendarza, także naostrzona naprawdę super śmiga i może dorysowywać na przykład pojedyncze włoski, też fajna opcja. I mam również rozświetlacz, który Ksaw się potraktował z wielką miłością, także słuchajcie, dla samego tego rozświetlacza, szmineczek, bronzerów, tak naprawdę bardzo dużo kosmetyków wykorzystuję z tego kalendarza, więc mega Wam polecam. Ale w tym miesiącu, słuchajcie, królowała pielęgnacja z marką Yumi. Słuchajcie, ja mam bardzo dużo kosmetyków tej marki i w tym miesiącu naprawdę szaleństwo po prostu. Widziałyście zresztą tą ogromną paczkę. Już wcześniej w Waszych bestsellerach również to są produkty z Waszego polecenia, testowałam kilka kosmetyków, więc miło było kontynuować jakby kolejne serie, ponieważ pomachałam sobie wszystkie 3, bo mamy ananasową, arbuzową i aloesową i wyłoniłam kilku ulubieńców. Też mam dla Was super rozdanie pod koniec filmiku, także podzielę się z Wami tymi produktami, bo myślę, że warto wystartować w nowym roku z pozytywną energią, z takimi zapachami, bo te kosmetyki naprawdę poprawiają humor. To są ewidentnie kosmetyki, które poprawiają humor, są w dobrej cenie, więc możecie do nich regularnie wracać. I moim absolutnym ulubieńcem jest balsam do ciała aloesowy. On ma fajną konsystencję, taką lekką. Szybko się, słuchajcie, wchłania, także to jest taki zarówno balsam dzienny, jak i taki wieczorny, kiedy nie lubicie takiej lekkości, tłustości balsamów, nie macie też problemu z taką mega przesuszoną skórą. To jest taki po prostu fajny, nawilżający, lekki balsam i muszę Wam powiedzieć, że to jest taka ogromna świeżość, ogromna lekkość, jak wychodzicie z łazienki po pielęgnacji i kosmetykach. Ja się czuję taka lekka. Ostatnio miałam takie wrażenie, że po prostu jakbym była masowana, jakby ktoś mnie, słuchajcie, umył, czułam się po prostu taka wypielęgnowana, więc ten balsam jest fantastyczny. W parze, słuchajcie, również bardzo mi się sprawdził żel. One są w ogóle takie, to są takie produkty bardzo wydajne, bo mają taką gęstą konsystencję, więc jedna pompka Wam wystarczy, żeby spienić i umyć całe ciało, także mega fajny produkt. I bardzo dużo osób mnie pyta zawsze, jakie są u mnie w łazience, co to są za mydełka do rąk, także bardzo Wam też polecam, bo one mają ładny zapach, są też wydajne, bo są gęste, więc dosłownie pół pompki wystarczy, żeby umyć dłonie i pięknie pachną. One naprawdę umilają wyjście z łazienki. Moja babcia, słuchajcie, po prostu musiała sobie ten produkt kupić. Jedno też dostała ode mnie, także mam nadzieję, że jej to umili pielęgnację, ale też prawdziwym hitem jest balsam do rąk. Ja już Wam go pokazywałam w tym filmiku z bestsellerami, które Wy mi polecałyście. I to są, słuchajcie, takie kremy do rąk, ja to nazywam dziennymi, ponieważ po nałożeniu, jak sobie, to jest taka fajna, lekka konsystencja. Ona bardzo ładnie odświeża dłonie, nawilża i przede wszystkim możecie już później, nie wiem, chwycić kubek. Nie jest taka tłusta, lepka konsystencja, bardzo w ogóle przyjemna, pięknie, słuchajcie, są nawilżone ręce, takie mięciutkie, bym powiedziała. Także super dzienny krem do rąk, jak na przykład chcecie sobie coś rzucić do kosmetyczki, do torebki, albo na przykład mieć coś na półce w pracy. Rewelacja. Także jeżeli chodzi o markę Yumi, to podzielę się również z Wami tymi kosmetykami w kolejnej części filmu. Już mi pisałyście, że jak stanęłyście przy półce, to nie mogłyście się zdecydować na zapach. Słuchajcie, ja najbardziej lubię tą wersję aloesową i arbuzową, ale na przykład ananasowa jest mega soczysta, także to jest fajny hit na przykład letni, także myślę, że ten u mnie zapach będzie królował latem. Natomiast tak jak mówię, ja się po prostu zakochałam w ich balsamie. Fantastycznej jakości, szybko się wchłania, pięknie pachnie i jest taka lekkość po wyjściu z łazienki, także bardzo Wam polecam ogólnie te produkty. I tak jak Wam wspominałam, będzie rozdanie, ale muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o markę Yumi, to tak sobie pomyślałam kiedyś, jak używałam tych kosmetyków, że fajnie by było, jakby na przykład wypuścili na przykład krem i takie wodne serum na lato. Słuchajcie, to jest takie moje małe marzenie, jeżeli chodzi o tą markę. I
sprytnie przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Słuchajcie, dawno nie wywarł na mnie dużego wrażenia peeling do twarzy, a tym razem marka Hobbs naprawdę to zrobiła. Słuchajcie, to jest fenomenalny produkt, on pięknie wygładza skórę, przygotowuje skórę pod maseczki. I to jest taki kosmetyk, który ja nie umiem wyjaśnić mojego zachwytu, bo on ma taką konsystencję, takie troszeczkę pasty. W ogóle nie ma w środku takich drobinek peelingujących, tylko po prostu sobie masujemy tą pastą i pod wpływem jakby tarcia jakby tworzą się takie grudki i właśnie tymi grudkami masujecie sobie skórę, ale muszę Wam powiedzieć, że efekt jest fantastyczny. To w ogóle czuć, że to pod palcami jest dobry produkt, jest to dobry produkt, bardzo ładnie wygładza skórę i jak nałożycie maseczkę w płaście i ją zdejmiecie, to po prostu taki efekt wow. Ja słuchajcie, zrobiłam sobie takie małe wczoraj domowe spa. Ja zawsze przed nagrywkami w ogóle lubię peelingi, także kolejnym takim kosmetykiem, który mi się sprawdził i też jest w dobrej cenie, to jest produkt marki Liren, ta seria Natura. To jest taki eco peeling maska 2 w 1. Mówiłam Wam, że pięknie pachnie różą, tutaj mamy drobinki malin i róży, organiczna biała herbata i to jest, słuchajcie, produkt, który no ładnie pachnie, ale też ładnie przygotowuje skórę, to też jest taki peeling, ja to nazywam dzienny, bo jeżeli na przykład mam nagrywki, albo ewentualnie jakieś wyjście, to lubię ten produkt sobie nałożyć jako jednocześnie peeling i maseczkę. Także takie 2 w 1 warto też mieć pod ręką. Słuchajcie, kosztuje 13 zł, więc myślę, że te dwa produkty to jest takie duo. Ten wieczorny, a ten właśnie taki poranny, żeby sobie odświeżyć skórę. Naprawdę fantastyczne jakości peelingi. Marka Hobbs jest, słuchajcie, naturalna, ma certyfikaty, jest wegańska. I na przykład marka Liren również przyłożyła się do składów, także na każdym kartoniku możecie sobie zobaczyć wyszczególnione składy. To jest mega fajne, o tym Wam opowiadałam ostatnio we vlogu. I tak jak już jestem przy marce Liren, to fantastyczny mają krem. Ja, słuchajcie, zakochałam się w tym na dzień. Na noc mam Herle, natomiast muszę Wam powiedzieć, że to jest taki krem przeciwzmarszczkowy, tak jak pewnie słyszałyście ostatnio Kacper, jak analizował składy. To jest taki krem bardziej nawilżający. Ja się z tym zgodzę, faktycznie on ładnie nawilża, ale mam też wrażenie, że odżywia skórę i jest super pod makijaż. Także dzisiaj go mam pod makijażem, jest fantastyczny, bardzo, bardzo go lubię. No i skład naprawdę przemawia, żeby go sobie przetestować. To są produkty maksymalnie do 30 zł. Maseczka 13, także hity. A wracając do olejków, ponieważ ja zawsze pod krem nakładam również olejki i zaczynam w ogóle od takiego bazowego serum, również marka Hobbs, to jest akurat wąkrotka azjatycka. To są produkty, słuchajcie, takie, jak wcześniej powiedziałam, wegańskie, z certyfikatami o naturalnym składzie i ja bardzo lubię sera o takiej żelowej konsystencji, ponieważ one stanowią dla mnie taką bazę. I zobaczcie, to jest taki produkt właśnie żelowy i on świetnie mi zastąpił, w zasadzie widzę bardzo podobne działanie, takiego wygładzenia, rozjaśnienia, takiego odżywienia skóry, tak od środka bym powiedziała, jak na przykład serum peptydowe marki The Ordinary. Jest to... Mówiłam Wam już chyba w którymś z domowych spa, że to jest po prostu idealny jego zastępca. Troszeczkę droższy, bo on kosztuje w granicach 100 zł, ale to jest tak dobrej jakości serum, że naprawdę, ja w ogóle dziwię się, że Wam wcześniej nie powiedziałam o tym serum, ale to jest taki produkt, który stawiamy na półce i po prostu używamy, używamy, używamy i się nad nim nie zastanawiamy, bo on jest tak fantastyczny. Także to jest właśnie ten produkt. Jeżeli szukacie jakiegoś zastępcy, jeżeli szukacie takiego żelowego serum, kilka kropel olejku Waszego ulubionego, to będzie to świetna mieszanka, ja go mieszam zawsze z serum z witaminą C. Marki Some by Me i teraz marki Moods. Także rewelacyjna baza, jak mam taką skórę właśnie taką nawilżoną, to kilka kropel olejku Piumka Gjul. Kacper, słuchajcie, dobrze zauważył, że ja naprawdę idę jak błyskawica z tym olejkiem. Faktycznie 3 kropelki dziennie, rano i wieczorem używam na strefę brody, tutaj gdzie mam cerę taką newralgiczną, jeżeli chodzi o jakieś niedoskonałości, jakieś krostki, to 3 kropelki tego produktu i nakładam sobie, po prostu wklepuję, wmasowuję w tą strefę żuchwy, taki jakby pasek, a jeżeli chodzi o górną część twarzy i o szyję, bo ja sobie tak, słuchajcie, dzielę. Ja uważam w ogóle, że trzeba pielęgnację dostosować do naszych potrzeb i nie nakładać wszystkiego na tą samą, twarz, tylko w razie problemów mieć osobny olejek tutaj, osobny tutaj, który tutaj Wam odżywi skórę, napnie, nawilży. To zdecydowanie to robi olejek z Alchemy i muszę Wam powiedzieć, że to jest moja totalna miłość. Ja na początku myślałam, że to będzie taki olejek jeden z wielu, ale słuchajcie, w ogóle po zużyciu widać, 1/3 już mam za sobą, używam go od miesiąca. Jest to taki wow, to jest taki produkt, który po prostu warto mieć. To jest taki odżywczy mega olejek, ale jednocześnie o lekkiej konsystencji, bo ja go używam, słuchajcie, rano i wieczorem i naprawdę ja nie widzę efektu świecenia się, jakiegoś obciążenia skóry. Przede wszystkim jest bardzo duże napięcie, także jeżeli macie skórę dojrzałą, już taką wymagającą, że tak powiem, nawilżenia, odżywienia, przede wszystkim tak podciągnięcia, no to będzie, słuchajcie, fantastyczny produkt. On nie jest, słuchajcie, drogi. Za 15 ml płacimy 130 zł, ale to jest produkt, słuchajcie, o fajnym składzie, sprawdzonej jakości i przede wszystkim działaniu. Muszę Wam powiedzieć, że dziewczyny, to jest kosmetyk, do którego ja bym wróciła
z miłą chęcią i już nawet planuję, słuchajcie, kolejne opakowanie, bo ja wiem, że go po prostu zużyję błyskawicznie, bardzo mi się sprawdza. I tak sprytnie, słuchajcie, przejdę może do makijażu, ale jednocześnie jest to produkt taki pielęgnacyjny, który ja używam w parze z moimi podkładami. Jest to, słuchajcie, olejek z awokado, marka Ecocera, EcoSpa. I EcoSpa, słuchajcie, towarzyszy mi od ponad 6 lat. Pamiętam, że ta marka w ogóle zaproponowała mi kiedyś współpracę, podsyłała mi kilka kosmetyków do testów i stwierdziłam, że po urodzeniu Ksawcia chciałabym go też czasami smarować olejkami. No i tak wyszło, że raz go smaruję tymi olejkami, raz mu podkradam, także jest to taki nasz produkt wspólny. Ja używam tego produktu w parze z podkładami. Słuchajcie, dzisiaj też mam kilka kropelek. Ja zawsze sobie mieszam od ponad, słuchajcie, miesiąca stosuję ten trik i muszę Wam powiedzieć, że skóra jest piękna, 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 piękna. Szybciej się w ogóle goją i doskonało się zauważa. Mimo że olejek z awokado raczej jest przeznaczony do skóry suchej, takiej pozbawionej blasku, właśnie z takimi plackami na przykład suchymi, ogólnie borykającymi się z dużymi przesuszeniami, to muszę Wam powiedzieć, że ten produkt sprawdza się również do mojej skóry mieszanej. Fantastyczny nawilże, pięknie się rozprowadzają podkłady, taka dosłownie kropelka na tą... ilość podkładu, który używacie, będzie fantastyczna. To jest akurat bardzo duża butla, mogę kupić mniejszą, ale no mam też dla Ksawcia, ja czasami po prostu zamienię z Pyong Hang Joul tym olejkiem dla dzieci, używam tego. Ten jest po prostu troszeczkę cięższy, tłustszy, ale nie brudzi, słuchajcie, ubrań, bo pytałeś się mnie, absolutnie nie brudzi ubrań, ale jest, słuchajcie, fantastyczne, mega odżywia skórę. Także jeżeli macie skórę przesuszoną, czy nawet mieszaną, spróbujcie sobie jedną kropelkę olejku z awokado. Jeżeli macie jakiś inny olejek do polecenia, słyszałam, że też olejek chyba marula świetnie się sprawdza, ale nie mogłam, słuchajcie, znaleźć na różnych stronach olejku marula, trudno jest dostępny, to dajcie mi znać. Podkłady, bo już mówiłam o olejku, z którymi go mieszam, więc dwa podkłady, które mnie naprawdę zaskoczyły jakością. Słuchajcie, przede wszystkim marka Bell. Marka Bell jest to marka taka... niepozorna. Ona ma kosmetyki bardzo dobrej jakości, czasem trafi się jakiś bubel, ale ten bubel, słuchajcie, ostatnio wykorzystałam do ombre, jeżeli chodzi o usta, pokazywałam Wam tą ich szminkę, która totalnie nie pasuje mi pod względem kolorystycznym, ale tak jako akcent fajnie się sprawdziła, także no czasami trzeba jeszcze drugie życie dać tym kosmetyków, pokombinować, potestować, może połączyć z czymś i wychodzą naprawdę super, super mieszanki, kombinacje. Jeżeli chodzi o puder, to tutaj fantastycznie się sprawdza, jeżeli chodzi o przedłużenie jakby, znaczy jest po prostu trwały. To jest produkt trwały, który nakładamy i od A do Z, czyli od rana do wieczora Wam jakby zastyga na twarzy, ale to nie jest, słuchajcie, produkt zastygający, także to jest taki fenomen, ponieważ ja mam wrażenie, że on tak, słuchajcie, tak się stapia skórą, scala i tak zastyga, ale formułą nie jest zastygający absolutnie, bym powiedziała, że jest taki minimalnie pudrowy, ale jednocześnie taki satynowy w wykończeniu, bardzo dziwny produkt, ale jeżeli chodzi o produkty marki Bell i podkłady, to ta wersja Hypoallergenic jest świetna, na przykład ta Perfect Skin, która jest dostępna w Rossmanie, Nude Liquid Powder jest dostępny na Hebe, ja mam akurat kolor, chyba trójeczkę, tak, 03 Natural, to ja go kupiłam w Hebe na promocji, słuchajcie, za 15 zł, także warto polować, to są naprawdę groszowe kosmetyki, a ja nie wyobrażam sobie bez niego makijażu, to jest świetnej jakości produkt, także Madzia mnie namówiła na ten podkład, ja wcześniej miałam Perfect Skin, a dzisiaj na przykład sobie, słuchajcie, zmieszałam oba, tak stwierdziłam, że potestuję kropelkę olejku z awokado i mam makijaż gotowy. Drugi podkład, który mi się bardzo fajnie sprawdzi i mnie też zaskoczył, to był produkt z Waszego polecenia, czyli Avon Power Stay 24 godziny. Fajnej jakości podkład i mnie zaskoczył, jak wygląda w kamerze, bo naprawdę bardzo ładnie, więc ja go sobie używam wymiennie, chociaż bliżej mi do Bell, to jednak ze względu na konsystencję i krycie, to ten na przykład jest bardzo przyzwoity i on stwarza taki efekt bardziej rozświetlonej skóry, jest taki w ogóle jaśniejszy, jeżeli chodzi o kolorystykę, ale jest taki fajny, bo wygląda bardzo naturalnie na skórze, a jednocześnie nadaje się też do kamery, także fajne rozwiązanie, takie pół na pół, bardzo mi się dobrze pracowało z tym produktem. Jeżeli chodzi o makijaż, to jeszcze przejdę na chwilę do marki Bell. Szmineczka, którą Wam ostatnio pokazywałam, Hypoallergenic Matte Liquid Lip Liquid. Ja mam w kolorze 02, to jest ta matowa wersja. Dzisiaj jej nie mam na ustach, ale słuchajcie, ona jest taka promienna. To jest taka szminka, którą jak nałożycie, może Wam pokażę kolor od razu, to zrobię sobie swatcha, bo jeszcze nie robiłam, słuchajcie, żadnych przebitek. To jest taki kolor, który po prostu Wam... mam wrażenie, że rozświetli ten makijaż. Także super. Naprawdę fajny kolor. I przechodzę do kolorówki oczu. Najpierw do oprawy. Bardzo, bardzo często Wam już polecam ten produkt do oczu. To jest Brown Like Wow marki Annabelle Minerals. W ogóle mam wrażenie, że
tak gdzieś z tyłu głowy mam ochotę przetestować ich pudry mineralne, dajcie znać. Zrobiłam sobie, słuchajcie, screena u Madzi koloru, który używa, bo mamy podobną w ogóle, słuchajcie, karnację z tego, co mam wrażenie, więc jak już ktoś znajdzie ten odpowiedni kolor, to ja, słuchajcie, screenuję, spisuję, pytam, bo ciężko, słuchajcie, jeżeli chodzi o pudry i podkłady mineralne, dobrać swój odpowiedni kolor, także jeżeli macie kogoś, kto ma podobną karnację, to sobie to też spisujcie, pytajcie, bo myślę, że warto, także myślę, że po nowym roku sobie coś przetestuję, bo mam ochotę i też Magda mi w sumie narobiła ochoty na pudry mineralne i podkłady, ale ja nie za bardzo, słuchajcie, jestem przekonana do tych kosmetyków, ale ładnie wyglądają na skórze, więc może coś powiedziałam, dajcie w ogóle znać, czy na przykład byście chciały jakiś może makijaż mineralny, ale jeżeli chodzi o ten produkt Annabelle Minerals, to jest, słuchajcie, strzał w dziesiątkę. Oni mają też fajny olejek, na przykład do mieszania właśnie z podkładami, także możecie sobie zrobić jednocześnie płynny podkład. Ja Wam bardzo polecam ich olejek, bo jest naprawdę dostosowany do wielu typów cery i mam wrażenie, że on naprawdę pięknie ten produkt sypki zamienia na taki płynny, czyli coś tak na pograniczu, co tak działa trochę psychologicznie, więc super zabieg, a to naprawdę mi często podkreśla brwi, także bardzo fajna, to jest totalna nowość, a nie jest, słuchajcie, to drogi produkt, bo kosztuje w granicach 35 zł, z tego co pamiętam, bardzo fajny, także naprawdę miło się z nim pracuje. I na zakończenie moich ulubieńców, dwie palety, prawdziwy hit, zacznę może od tej, którą mam dzisiaj na oczach, Nabla Dreamy 2, słuchajcie, opakowanie, no mówi samo za siebie, że w środku kryją się cuda. I faktycznie tak jest, kolory są cudowne, piękne, bym powiedziała, że spektakularne. Ja mam dzisiaj, jeżeli chodzi o powiekę, załamanie, to mam ten kolor New Past, jak wiecie, to jest jeden z moich ulubieńców. Później nałożyłam sobie Oniric, ten, i dokładnie podkreśliłam wszystko Libertine. Ten takim złotym, on ma większe drobinki i tak widzicie, ładnie się tak mieni. I dołożyłam sobie troszeczkę w kąciku ten Dionysus. Słuchajcie, fantastyczne kolory, fantastycznej w ogóle jakości paleta, często z nią pracuję. Także jeżeli chodzi o Nablę, to muszę Wam powiedzieć, że Dreamy 2 mi najbardziej przypada do gustu. Super, super jakości paletka, bardzo mi się dobrze z nią pracuje. A drugą paletą, którą Wam chciałam polecić, to jest PZ Deep Nude Eyeshadow Palette. No kolory też mówią same za siebie, że są fantastyczne, prawda? Ja bardzo lubię, słuchajcie, Fresh, Teddy jest przepiękny, no i Bittersweet. Bittersweet to jest jeden z moich ulubionych kolorów i ja, słuchajcie, te palety w ogóle lubię łączyć, lubię sobie mieszać te kolory, także zobaczcie, jak się... Obie są, słuchajcie, zupełnie inne. Ta jest taka bardziej mieniąca się, błyszcząca, satynowa, ta jest bardziej matowa, taki dzienny makijaż, zarówno dzienny, jak i wieczorowy można nią wykonać. Tutaj również, ale ta jest bardziej, mi się skłaniała do takich wieczorowych, bardziej takich właśnie pod filmiki, także tu jest bardziej klasyczna, a tu jest taka bardziej na wyjścia paleta. Ale obie są, słuchajcie, świetnej jakości, naprawdę fantastycznie się trzymają, bez żadnej bazy, ja nie jestem w ogóle zwolennikiem baz na oczy, chyba że korektor, ja, słuchajcie, nakładam odrobinę podkładu gąbeczką, to co mi zostało na gąbce, to po prostu kładę na oczy, więc tak wygląda mój makijaż dzisiejszy i tak wyglądają ulubieńcy. I przechodzę teraz do rozdania, bo rozdanie jest naprawdę cudowne i tak się cieszę, że, słuchajcie, mam dla Was to rozdanie. Już Wam spieszę, co mam na rozdanie, słuchajcie, wspominałam Wam o iście soczystym zapachu na lato i również teraz, żeby je przywołać, więc mam dla Was ananasowy balsam do ciała do wygrania. Mam tutaj aloesowe mydło w płynie. No i nie mogę zabraknąć kremu. Kremu arbuzowego. Także jak widzicie, tutaj mam swoją wersję. A tutaj mam dla Was zalakowaną i słuchajcie, to wszystko przyjdzie do Was w takim pięknym opakowaniu. Ja, słuchajcie, miałam takich kilka pudełeczek i stwierdziłam, że zostawię na rozdanie, także będziecie miały pudełeczko marki Yumi, więc myślę, że to będzie naprawdę super, super rozdanie. I pytaniem konkursowym będzie Wasz ulubiony owocowy zapach na lato. Taki, co Wam się naprawdę iście z latem kojarzy, możecie właśnie zainspirować się marką Yumi. Także pamiętajcie, żeby mieć 18 lat, być subskrybentem mojego kanału i dwa kolejne warunki to być obserwatorem zarówno Facebooka, jak i Instagrama marki Yumi.
oraz mój. Także mam nadzieję, że już jest to odhaczone, już piszecie w komentarzach Waszą odpowiedź. No i mam nadzieję, że miło spędziłyście czas, 20 minut ze Skin Therapy, ale mam nadzieję, że jest to czas produktywny, już sobie spisałyście kilku moich ulubieńców, którzy powinni się pojawić w Waszej pielęgnacji. Linki macie, słuchajcie, na dole, zarówno do Ekobiecy, jak i wszystkich sklepów, gdzie są dostępne te kosmetyki. Warunki rozdania również. Tradycyjnie rozdanie trwa tydzień, także mam nadzieję, że zdążycie, zastanowicie się, ale słuchajcie, no zestaw jest fantastyczny, także mam nadzieję, że będziecie na bieżąco również dzięki subskrypcji, obserwacji Instagrama marki Yumi z ich nowościami, które pojawią się po nowym roku. Także ja się z Wami żegnam, ściskam Was cieplutko, no i piszcie koniecznie w komentarzach, jaki film byście chciały zobaczyć po nowym roku, to będzie dla mnie duża inspiracja, a ulubieńcy i jeszcze filmy, które przygotowałam dla Was dosłownie za 2 dni, a mam nadzieję, że umili Wam końcówkę roku. Także co, ściskam Was cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!